Ahoj moi drodzy kapitanowie, ja jestem Andryman i witam was gorąco w kolejnym odcinku z serii Pochwal się swoimi bitwami. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować bitwę naszego klanu w bitwie klanowej. Także usiądźcie sobie wygodnie, zapraszam do oglądania. Nasz kolega decyduje się wchodzić tutaj w tego kapa. Nie zważając na to, że to Kurfürst się zbliża coraz bliżej, płynie zdecydowanie Kurfürst za górką. Pokazuje się tutaj również Moskwa. Jest, słuchajcie, torpedy przeszły. Chyba trafią w nasze Yamato. Tak, dostał Yamato. Hydrosonda użyta przez kolegę. Jest, pokazuje się Halandze z lewej strony. Tutaj już kolega próbuje bić do Halanda, jest trafiony. W międzyczasie tutaj Jabłuszko przejął już kapa. I Halanda bijemy dalej. Hydrosonda gdzieś tam zahaczyła, nikt do tego Halanda nie bije. Andryman podąża tutaj za tym Halandem, strzela, słuchajcie, tak jest, dostaje tutaj, Haland znika. No ale czekajcie, jakie to będzie rozwiązanie, są tutaj trzy okręty, jest Moskwa, jest Stalingrad, zobaczcie, i jeszcze bodajże tam jest Kurfürst. Nic tutaj dobrego to nie wróży, jak tu dopadną tutaj go, naszego Des Moines'a, to będzie kłopot, ale widzę, że tutaj Jabłuszko jednak decyduje się opłynąć ich tutaj od tyłu górki. Przełączony jest tutaj na pociski przeciwpancerne. No i zobaczmy, co się będzie tutaj działo. Powolutku, tak, tak, powoli. Tutaj bokiem stoi Stalingrad, zobaczcie. Podpływa cichutko Des Moines i jedna salwa i bach, cztery cytadele, zobaczcie. Oj, tu dostał nasz okręt i bach, następne, osiem cytadel, zobaczcie, co to on wyprawia. I jeszcze Stalingrad dostaje, 11 w sumie tutaj cytadel. I czy zejdzie? Tak jest, nie ma, 14, zobaczcie, cytadel. Jedno już jest zatopienie, wypływa tutaj okręt. Nie widzę w tej chwili, jest to Moskwa i również zostaje trzy cytadele. Moskwa odpłaca się tutaj jedną salwą i następne trzy cytadele, zobaczcie, co ten Jabłuszko tu wyprawia i ponowne uderzenie. Zobaczcie, czy utopi to Moskwę. Jeszcze piękny są, jeszcze tutaj wchodzi ładny damage i decydująca salwa, tak jest, zobaczcie, następnych 10 cytadel. Bardzo fajnie, super randzko, zobaczcie, 27 cytadel trafionych, torpedy gonią tutaj naszego demońca, czy wykręci kolega, kręć, kręć, Jabłuszko, kręć, jeszcze kawałek, minimalnie proszę, ajajajaj, już myślałem, że tutaj te torpedy od tego Halanda zgarną naszego kolegę z klanu, tutaj jeszcze ten Haland gdzieś ucieka, no tam Gering go goni, Des Moines tutaj próbuje jednak trafić jeszcze tego niszczyciela, zobaczcie, aż niesamowite, zobaczcie, 144 447 obrażenia zadał tutaj kolega Jabłuszko na Des Moines. No zobaczcie, no naprawdę super wypasiony, celne oko, tak się tutaj okręty postawiły, te krążowniki, że trudno byłoby tutaj nie wykorzystać takiej sytuacji. A nasz Pietro Pawłosk tam już jest praktycznie rzecz biorąc na dobiciu, ale muszę wam powiedzieć, że Pietro Pawłosk dostaje tam jedną salwę, drugą salwę i już jest na dnie. Zostaje tylko Haland oraz tutaj lotniskowiec. Posiada klan Flota Czarnej Perły. W tej chwili tutaj dwa kapy. Czy będą puszować, czy to wystarczy, aby wygrać. Jest Haland, się pokazuje po lewej stronie. Andryman w dalszym ciągu goni na Geringu tegoż Halanda. Próbuje tam strzelać.
już w tej chwili cała flota tutaj strzela do tego Halanda. Hydrosonda uruchomiona. ...52 sekundy, moi drodzy, do końca bitwy, 44. Ja się pytam, kto pobije rekord naszego klanowicza, gdzie w jednej bitwie 27 nabił tu Cytadel. No super to zagranie z jego strony. Także bitwa jest tutaj wygrana, jeszcze Midway próbuje coś tutaj ogarnąć, no ale jest super. Samoloty już spadają. Oj, 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 ten zrzut tutaj tych ten torped był taki chyba w kierunku tego naszego pancernika, lecz to nic już nie zmieni. Słuchajcie, 8 sekund do końca, a także nasz klan wygrał tą bitwę, rozgremiając przeciwnika. Dziękuję.